Dzisiaj, moi kochani, jako pierwsi w Polsce przetestujemy sobie wszystkie nowiusieńkie skiny. Od rzadkich po legendarne, z kolekcji SpongeBoba, Księżycowe Opowieści, Brawloween, złote, srebrne, epickie. Generalnie jest tego cała masa. Każdym skinem zagramy i ocenimy go w skali od 1 do 10. Zanim przetestujemy wszystkie nowe aż 24 skiny, czas wyłonić szczęśliwego zwycięzcę, który zgarnia kozacki skin do Henka. W tym momencie wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca, gratuluję! Do rozdania mam jeszcze 3 takie kozackie skiny do Henka, więc moi kochani, jeżeli chcecie go zgarnąć, wystarczy, że w komentarzu napiszecie "biorę udział w konkursie". Zalogujecie się do gry i w sklepie z przedmiotami wpiszecie kod FAREL. Wyniki konkursu ogłoszę w następnym odcinku, a teraz zaczynajmy testy. Pierwszym kozackim skinem z kolekcji SpongeBoba jest Plankton Daryl. Plankton stworzył z wiaderka i z kilku rąk egzoszkielet i teraz będzie o wiele, wiele silniejszy i teraz z pewnością zdobędzie przepis na kraboburgery. Przetestujmy go. Animacja jest bardzo kreskówkowa, wygląda to mega fajnie. Widzimy, jak Plankton steruje joystickami, coś pięknego. I uwaga, strzelamy. Okej. Okay. Patrzcie, nie ma dźwięku ataku. Nie ma dźwięku ataku, jeszcze coś jest zbugowane w wersji deweloperskiej, okej. Okay. A ulti, jaki ma kolor? Standardowo niebieski, a podstawowy atak ma kolor zielony i dajemy ulti. Let's go! Zwijamy się w kulkę i rolujemy. Bardzo fajny skinek, przede wszystkim bardzo szczegółowy. No i ja takiego planktonika oceniam 7 na 10. Wy też możecie napisać w komentarzu, który z skinów według was jest najlepszy i który na pewno kupicie. Czas na kolejne skinki. I kolejnym skinkiem jest skinek do Jessie, który to już z kolei, policzmy to, 2, 4, 6, 8, 10, 12 skin do Jessie, czyli Sandy Jessie. Bo ta wiewiórka ze SpongeBoba nazywała się Sandy. Sandy ma na plecach plecaczek w kształcie swojego ślimaka, a.k.a. kotka Gacusia. No i wygląda przeuroczo. To jest skinek, który będzie musiał być na 100% w mojej szafce. I Gacuś, spójrzcie na jego oczka, czy te oczy mogą kłamać? Na początku Gacuś, leci Gacuś, let's go Gacuś! Okej, okay, była animacja ślimaczka i Gacuś strzela bąbelkami. Piękne! No to teraz hypercharge i Gacuś! Czy będzie duży Gacuś? Let's go! Tak, mamy dużego Gacusia. A jak my strzelamy, to czym strzelamy? Bąbelkiem, w którym środku pływa orzeszek! Dobra, widzowie. Spójrzcie jeszcze dodatkowo, jak ona uroczo zamiata ogonkiem. Nie ma co gadać. To jest chyba jeden z najlepszych skinów z kolekcji SpongeBoba. Spójrzcie na jej krzywego zęba z przodu. 10 na 10! Moja faworytka. Czas na pana kraba, który zbiera forsę. I mam nadzieję, że on będzie rzucał forsą zamiast bombami. Przetestujmy go. Jeżeli nie wiecie, to tik zmienia się w postać pana kraba. To ciekawe. Rzućmy podstawowy atak. Leci forsa. Worek hajsu i monety z banknotami wypadają. Ale kozak, dobra. Ten skin to jest must have każdego gracza Brawl Stars. Coś pięknego. Jak rzucimy ulti, to co poleci? Kraboburger, leć! Nie, co to jest? Co to jest? On swoje oczy wystrzelił? Czy mnie oczy mylą? Jeszcze raz. Ja wyrzucę swoje oczy? Let's go! Tak! Moje oczy poleciały i uderzają w przeciwnika. I piękna animacja wybuchu. Dobra, czas jeszcze sprawdzić hyper attack, hyper charge i ulti. Okej, wielkie oczy. A jak damy gadżet, to... Wow! Deszcz monet. Powiedziałem, że Jessie 10 na 10. Pan Krab również 10 na 10. Czas na Patryka Baza. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 15 skin do Baza! Jaka fajna animacja! On spod kamienia wychodzi! Patrzcie na to! Widać jego oczy? Czekajcie. Tak, widać jego oko! Ale bajer. Dobra. Na szyi ma gwizdek w kształcie muszelki. Kiedy go wybierzemy, wyskakujemy spod kamienia, robimy salto, jesteśmy gotowi do gry. Pięknie, pięknie, pięknie. No i dobra. Zobaczmy, jak atakujemy. Atakujemy bąbelkami. Bardzo fajna animacja. Okej. Okay. Teraz ulti. Let's go! Dom SpongeBoba wystrzeliłem i się przyciągnąłem jeszcze raz. Let's go! Tak! Ale kozak. Let's go! Okej, okay, ale na hypercharge już nie ma domu SpongeBoba. A tak. Rzucamy ananasa i się przyciągamy. Dobra, no co? Mega fajna postać. Animacje w lobby robią wow. 10 na 10. No nie mogę niżej dać, niestety nie mogę. Czas na El Primo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 skin! O, jaka animacja, że się skrada i później złapał meduzę w siatkę. Tylko po co mu ta meduza w siatce? Wygląda, jakby miał jakiś karabin. No to testujemy. Sprawdźmy podstawowy atak. El Primo SpongeBob uderza
pięścią, więc mega średnio. Kurczę, myślałem, że będzie machał tą siateczką na przykład. Teraz lecimy z ulti, spójrzcie na jego nos, jak on odstaje. Ale to jest głupia postać. Let's go! El Primo! I uderza i pojawia się wokół niego tęcza. Szczerze nie wiem. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Ta postać jest po pierwsze giga wielka. Zobaczcie, jaki jest duży w lobby. No i taki jest średniawy, bym powiedział. I pomimo tego, że to jest sezon SpongeBoba, to nie jest najlepszy skin. Według mnie oczywiście. 8 na 10 maksymalnie. El Primo będzie jeszcze miał nowego skina, który nazywa się Vampiro. I będzie on dostępny na Halloween, z tego co kojarzę. El Primo z takimi skrzydełkami. Fajny, ciekawy, ale mogliby zrobić go jeszcze bardziej mrocznego. Testujemy. Podstawowy atak to uderzenie z dużej pięści, ok, a ulti, let's go! Boom! Nie wiem, czy coś się zmieniło podczas uderzenia. Chyba nic. Dźwięki te same, animacje te same. 4? Nie, dobra, niech będzie. 4 na 10. Rico też dostanie nowego skinka. Rico czerwony płaszcz. Tak on wygląda. Generalnie nic szczególnego, ale może nas zaskoczy. No to strzelamy. Ok. Kulki chyba mają zmieniony kolor, z tego co widzę, ale chyba troszeczkę. Teraz ulti, let's go! Gadżet. No nie wiem, co mam powiedzieć. Tak samo jak w przypadku El Primo. Gorzej to troszeczkę niżej. 3 na 10. Kenji ma też nowy skin. Kenji owocowy samuraj, więc czas go przetestować. Tnie arbuzy, które lewitują. Ha! Uwaga, lecimy. Dash, slash, dash, slash. Ulti! Znowu zmieniliśmy się w tuńczyka, pomimo tego, że jesteśmy Fruit Ninja. Dlaczego? Halo? No tak, tak być nie powinno. Co prawda ten skin jest ładniejszy, jeżeli chodzi o jego całą bryłę, kształt i model, bo jest taki owocowy, fajny, ale dlaczego nie zmieniamy się w arbuza? No i teraz tutaj trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką dać tutaj ocenę. I mi się wydaje, że tutaj maksymalnie za tego skina mogę dać 6, nie więcej. Brak animacji jest dla mnie smutnym faktem, jeżeli jest tutaj mowa o legendzie. A on jest legendarnym zdymiarzem. Może Koletka będzie miała coś fajnego. Koletka. Koletka. Halloweenowa Koletka. Koszmarna Koletka. Ona w ogóle jest straszna, co to dopiero jeszcze w takim skinie. Wygląda, jakby uciekła z psychiatryka. Okej. Testujemy. No to strzelamy. Czym strzelamy? Serduszkiem standardowo, a ulti? To zwykła tarcza. Zmienił się tylko jej wygląd. Widzowie, straszne słabe są te skinki halloweenowe. Koszmarne. 3 na 10. No nic specjalnego. Ona wygląda teraz z góry jak nie wiadomo co. Trochę białego, trochę czarnego. I to jest postać według Supercella. XD. O mały włos bym zapomniał o Skalmarze Mortisie, moi kochani. Ojeju. Poczekajcie, policzmy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 skinów ma już Mortis? Niesamowite. To jest Skalmar Mortis z magicznym fletem. W trzech wariantach kolorystycznych. Z karnetem zadymiarskim plus do kupienia. Więc jak będziecie kupowali karnet, zgarniecie dodatkowo dwa skinki. No to przetestujemy go teraz. No, grafika z góry wygląda mega fajnie. Jest to super kreskówkowa postać. Atak. Okej, okay, wypuszczamy bańki i się przemieszczamy. Teraz ulti. Let's go! Wow, nutkami strzelił fajnie. A gadżet jak działa? Okej, okay, czyli normalny gadżet, podstawowy. Dobra, moi drodzy, nie ma co tutaj gadać. Ten skinek zasługuje na 8 na 10 maksymalnie. Jak widzicie, w nowych postaciach są dostępne już nowe hypercharge, ale nagram dla was odcineczek ze wszystkimi nowymi hypercharge'ami, więc koniecznie subskrybuj kanał, żeby nie przegapić nowego odcinka. Brock teraz ma możliwość edycji swojej fryzury, spójrzcie. Mamy trzy opcje, nie, dwie opcje. Fryzurka na krótko ścięta i fryzurka a la Elvis. Heh, fajne. Do tego jeszcze jest złoty brok. Chyba, że już był, a ja po prostu nie skojarzyłem. Ale teraz przeglądanie nowych złotych skinów jest o wiele, wiele ładniejsze. Mamy dodatkowe tło. Kolejnym skinem jest skin do Surge'a i on będzie dostępny z nowego karnetu zadymiarskiego w październiku. W październiku, tak. Z karnetem zadymiarskim plus będzie dostępny w trzech wariantach kolorystycznych. Na przykład taki czerwony jeszcze jest. Dobra. Ubieramy, testujemy. No to jazda, zobaczcie jak on wygląda. Bez żadnej ewolucji. Na plecach ma jakieś kości, strzelamy. Podstawowy atak. Wygląda jakbyśmy rzucali mieczem. Teraz ulti. Ewolucja, okej, okay. Troszeczkę się zmieniliśmy, dostaliśmy pelerynę. Kolejna ewolucja, trzeci poziom. I czwarta ewolucja, let's go. Dostaliśmy jeszcze tarczę. Ale
już nam znikła. Let's go. O! Mamy miecz czerwony i tarczę z kości. Bardzo fajny skin. 7 na 10. Draco też się doczekał nowego skina. Złotego, srebrnego. No i oczywiście... no i to mi się podoba. Mamy w końcu skina, który ma nowe dźwięki. I tak ma być. Draco! Critical hit! Fired up and ready to rule! Mega mocny głos. Testujemy. O kurczę, jakie dźwięki. Zło wrogie. Dobra, spoko. Czuję się, jakbym grał Protosem w StarCraftie. Serio. Uwaga, ewolucja. I czym strzelamy? Jakimiś duchami. Dobra, nice. Mega fajny skin. 11 na 10. Mandy. Candy. Spójrz, jak wygląda kozacko w tej odsłonie. Już nie jest taka cukierkowa, jak była tutaj. Jaka jest większą bandytką i ma na swojej różdżce co? Sowę? Ta. Sowę, która wykluwa się mu z jajka, kiedy strzela. Strzelamy i uwaga, strzelamy czym? Ej! Zwykłym nabojem, a ulti, uwaga! Mam nadzieję, że poleci sowa. Let's go! Jakiś nietoperz bardziej bym powiedział. Jeszcze raz. Sugar Rush and Crash! Ale kozacki portal otworzyła. Dobra, postać 10 na 10. Jak dla mnie. Na pewno zagości w mojej szafce. Kotek też dostał skina. I proszę bardzo. Taką wygląda. Jaka fajna animacja. Klucznik Kit. Czy jak on tam się nazywa? Nie ma nazwy w ogóle skina. Niestety jeszcze w tej wersji. Ale przetestujmy go. No i dobra. Zobaczmy, jak atakuje. Machamy kluczem. Okej, okay. Kiedy damy ulti, co się dzieje? Let's go! Aha, bez żadnej dodatkowej animacji. A jak znikniemy, to co? A, zmieniamy się dalej w karton. No dobra, niech będzie. Skakujemy. Let's go! I... aha. Na bota nie da się wskoczyć. To XD. Co mogę powiedzieć? Wygląda jak taki troszeczkę assassin, ale jakoś postać Kita nie pasuje mi do tego skina, więc 5 na 10. Nie zapomniano też o Nani w tym sezonie. I zobaczcie, jej złowrogą odsłonę. Koszmarna odsłona Nani. Wygląda bardzo fajnie. Nani po raz pierwszy raz lata? Miała zawsze nogi? Miała nogi. A tutaj Nani nie ma nóg i lata. Okej. Okay. I wychodzi z portalu z podziemi. No, jest to taki złowrogi piecyk. Zobaczcie, jak jej się dymi. No dobra, lecimy. No to jazda. Strzelamy. Podstawowy atak jest zmieniony na za to plus. Teraz ulti. Wow, jaki kozacki pip! W kształcie takiego płonącego oka, tak bym to nazwał, jak uderzymy, to co? Dodatkowa jeszcze animacja eksplozji. Dobra, moi drodzy, jak najbardziej 10 na 10. Najlepszy skin do Nani. O perle też nie zapomnieli. To jest jakiś taki chodzący zamek na nogach. Chodzący zamek Hauru. Była kiedyś chyba taka bajka, z tego co kojarzę. Ale nie wyglądał on tak. No, mega dziwna postać. Testujemy. Dobra, dźwięki są podstawowe, więc lipas, ale strzelamy za to fajnymi kolczugami? Jak to nazwać? Nie pamiętam, jak się nazywała ta broń. Teraz ulti, uwaga, wybuchamy. Boom! Okej, okay. Czyli podstawowy atak zmieniony i ulti zmienione. Ciasteczka jeszcze jak użyjemy. O! Na złoto nam się podpala podstawowy atak, więc trzeba to docenić. 9 na 10. O, proszę bardzo, jaki kozacki pokój. Już mi się podoba. Wygląda jak Cubone z Pokémonów. Ja już mu daję dychę. Ale zobaczmy. Jeżeli jeszcze będzie miał dodatkowe animacje, to nie wytrzymam. Łeb mu się pali, widzowie. Ale czad. Atak podstawowy zmieniony. Ulti, uwaga. Też zmienione. Nie ma co gadać. Najlepszy skin do poko. Dyszka, 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 widzowie. I jeszcze gadżet. Nie ugasiliśmy pożaru w głowie. Uuu, martwy Dynamike. Moi kochani, pamiętacie Mojojojo? No to taki właśnie jest Mojojojo, który zamiast mózgu ma ptaszka w środku. To jest ten ptaszek, do którego Dynamike mówi: hej, ptaszku, ptaszku. Birdie, birdie, birdie. Dokładnie, właśnie w tym momencie go zawołał. Rzucamy mózgiem. Okej, okay. Dwoma mózgami. A ult to będzie ptaszek. Nie. Wielki jakiś zmutowany mózg. No mega, mega dziwny skin, jeżeli chodzi o Dynamike'a. Przerażający. Inspiracja troszeczkę z atomówek. No, mi się podoba. Mi się podoba 10 na 10. O, proszę. Wyrżnął się i poleciał na swoim balonie. Fajna animacja, dobra. Postarali się, jeżeli chodzi o Gasa, bo Gas
jak dobrze wiecie, jest słabą postacią generalnie, rzadko się nim gra. Ale teraz tutaj odrobił Supercell lekcję i zrobili fajną animację. Zombie gas. Zobaczmy, czym rzucamy. Rzucamy mózgiem z oczami i schodzi z niego powietrze i dodatkowo jeszcze pojawiają się dwa małe baloniki. Czas na ulti, leci ulti. Nie. Naprawdę jest ulti i rzucamy starym ultimate atakiem? Ale lipa. Ale za to duszek jest zmieniony. Nie no, ale ultimate atak zepsuli. Szkoda, tak by była dycha, a jest ósemka. Wow, pamka z zagrobów, czyli taki jakby Ghostbusters. Na plecach ma swój grób. Ciekawe, testujemy. Ale mordy to ma nie w tamburyn. Nadawałaby się na żonę Franka. Kto jest za, łapka w górę. No to strzelamy. Strzelamy kostkami i co jakiś czas wypada oko. I chyba czaszka, mózg chyba jeszcze. Dobra, jak wygląda ultimate attack? Go! Postawiliśmy swój nagrobek. Dobra, sprawdźmy, czy na tym nagrobku jest napisane RIP PAM. Rzucamy. A, widzimy nagrobek tylko z przodu. A szkoda! Bo jestem ciekawy, czy faktycznie jest napisane na z tyłu PAM. Oceniam tego skinka 8 na 10. Proszę bardzo, moi kochani, nowy kruk. Wow, jaka animacja, jak wleciał. Dobra, ja już tutaj wam powiem, jestem zakręcony tego skina. Mi się podoba mocno. Jak on wygląda fajnie. Testujemy. No dobra, na początku zobaczmy. Pelerynka mu powiewa. Atakujemy teraz. Let's go. Rzucamy takimi fajnymi kunajami, czy jak to tam się nazywa. I uwaga, ulti. Zaskocz mnie, błagam. Let's go! Wow. Wygląda to naprawdę fajnie. Rozświetla całą mapę. Ostatni raz. Przetestujmy. Let's go. Dobra, mi się podoba. 10 na 10. Z tej samej kolekcji jeszcze jest nasz błazen Chester. Ma kozacką czapkę. W smoka tibijskiego. Testujemy. Wow, jak on wygląda! Ta czapka jest za duża przecież! Rzucamy czym? Lampionami, które zmieniają kolory? Nie, to chyba są smoki, dobra. Wow! Raz, dwa, trzy. Ult. Rakieta poleciała, dobra, czyli nowa animacja. Teraz leci dynamit, uwaga. Też zmieniony w lampion, fajnie. I uwaga, popcorn. Ha! Też zmieniony, dobra. Otworzył kozacki portal. Szczerze, to jest chyba najlepszy skin do Chestera. I tu mogę powiedzieć śmiało, 11 na 10. No i oczywiście pan kreweta na sam koniec. Tego skina przypominam, że możecie zgarnąć. Wystarczy, macie aktywny kod w sklepie, a w komentarzu napiszecie biorę udział w konkursie albo dowolny inny komentarz. Jak się nim poruszamy, jakiś super rewelacyjny nie jest, ale jak strzeli, to zobaczcie, co się dzieje. Tam w środku pływa jakiś duszek i bum, wybuchło. Fajne, teraz ulti. O, ulti takie średnie bym powiedział, ale to jest mocne, mocny portal. Oceniam tego skinka, nie powiem, że 10 na 10, bo nie będę kłamał, ale takie 8 na 10 mogę dać. Mi się podoba, na pewno będę miał go odblokowanego, no i fajnie mieć tego skina w swojej kolekcji. Nowy Feng, spójrzcie jak on wygląda, nowa animacja, pompeczki porobił. Taki zwariowany gracz, co on tam gra, nie widzimy, ale ostro klika w komputer. Podstawowy atak to kopnięcie jakimś telefonem. A ulti, uwaga, lecimy z ulti. Go! Fajnie. Zmienia się wszystko. Popcorn jest stały. Myślałem, że będzie jakiś nowy. Ale podstawowy atak zmieniony. Ulti też zmienione. Więc mogę tutaj dać 7 na 10. Oto nowa Bell. Stworzona przez fana gry Brawl Stars. I wygrała w konkursie Supercell Make. Mega fajny skin. Mega fajna broń. Przetestujmy ją. Wow. No to strzelamy. Let's go. Boom. Nie trafiłem? Jakim cudem? Ale widzieliśmy za to całą animację. Teraz zaznaczmy przeciwnika. Strzelamy normalną taką jak zazwyczaj pętlą. I strzelamy podstawowym atakiem. No dobra, powiem wam tak. Jeżeli sidła są niezmienione, no to ocena spada. Go! Tak, sidła są niezmienione. I co mogę powiedzieć? Pomimo tego, że ten skin wygląda bardzo ładnie z zewnątrz, animacji dodatkowych nie ma, a szkoda. Więc niestety będę musiał mu dać tylko i wyłącznie 6. Tak się prezentują wszystkie nowe skiny, które zostaną niedługo dodane do gry. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, stawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, bo przed nami jeszcze kilka fajnych odcinków z gry Brawl Stars. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się, pa, pa!